Cześć, dzień dobry, witam was na kanale Wrestling Polska. Ja jestem Resiwny, a wraz ze mną dzisiaj jest Imar. Cześć wszystkim. Czyli współprowadzący. I dzisiaj omówimy sobie dla was galę Ryukon X PTW, tudzież PTW X Ryukon. Imar, takie na chłodno, szybkie przemyślenia. Powiedz mi, co sądzisz ogólnie o całej gali, jakbyś ją ocenił w skali od 1 do 10? Po pierwsze, atmosfera naprawdę świetna. Bardzo miło było zobaczyć tylu ludzi, którzy po prostu wczuli się w te walki, kibicowali, krzyczeli, klaskali. Zdecydowanie lepsza atmosfera niż na undergroundzie, ale wiadomo, na undergroundzie jest ograniczona liczba osób. No i mam nadzieję, że takich gal wyjazdowych, gdzie więcej po prostu osób, które może na co dzień interesują się wrestlingiem, będą miały szansę się po prostu w to wciągnąć. Myślę, że mam nadzieję, że więcej takich gali będzie. Ja również mam nadzieję, że więcej będzie takich gali. Szczerze mówiąc, mnie również się bardzo podobało. Też atmosfera, ilość osób. Też to, że wydaje mi się, że PTW bardzo dużo nowych fanów zyskało tą galą, ponieważ dużo osób, które nie miały wcześniej styczności z wrestlingiem, widziałem, że przyszły i bawiły się do samego końca, od początku do końca, więc to też o czymś znaczy, bo widać było, że ta frekwencja nie malała. Szkoda tylko, że gala nie była transmitowana, że wszyscy nie mogli jej obejrzeć, no ale to też dawało jej troszeczkę takiego, moim zdaniem, prestiżu. A teraz przejdziemy sobie, omawiając po kolei wszystkie pojedynki. Zaczniemy oczywiście od pierwszej walki, czyli Axel Fox walczący z Justinem Joyem, czyli koniec storyline'u, tak naprawdę, który się ciągnął i ciągnął. No, chyba od Undergrounda trójki, kiedy to Axel Fox został zaatakowany przez Justina Joya. No i tak naprawdę, no, Dustin Joy cały czas mu troszkę dokuczał. Axel również próbował się odgryźć, no i ten storyline w końcu się zakończył. I zakończył się dość ciekawie, dlatego że Axel Fox miał rekord, powiedzmy, na poprzednim Undergroundzie to się wszystko troszeczkę zaczęło rozwiązywać, ponieważ miał rekord 0-7. Wygrał wtedy z Syriuszem Dziedzicem i tą walką właśnie wygrał sobie walkę z Justinem Joyem na Ryukonie. No i miał wynik 1-7, gdzie Justin Joy był niepokonany. I szczerze mówiąc, ja myślałem, że Justin Joy tutaj będzie szedł po mistrzostwo PTW, natomiast przegrał on z Axelem Foxem, mimo że wygrał z taką gwiazdą jak Senza Volto, więc dla mnie to było ogromne zaskoczenie, że przegrał z Justinem, no ale to jest właśnie piękne w wrestlingu. Dlaczego Justin przegrał? No za dużo tam pyskówek poszło i go w końcu Axel złapał dość fajnie i po prostu odliczył. Jak tobie się podobała ta walka, Imar? Było trochę naśmiewania się z publiczności, tak jak mówisz, pyskówka i wydaje mi się, że po prostu za bardzo dał się ponieść tej pyskówce i stracił po prostu czujność. No i wtedy Axel Fox sprytnie wykorzystał moment. No i z zaskoczenia przypiął Justina Joya i sam też widać było po nim, że jest zaskoczony tym zwycięstwem, tak samo jak podobnie na poprzedniej gali, na Undergroundzie 6, zaskoczony był lekko zwycięstwem z Syriuszem Dziedzicem. Na końcu oczywiście przytulanka z sędzią była, także przytulanka z widzami przy wejściu na arenę, także myślę, że Axel Fox może tutaj jeszcze nie raz zaskoczyć na następnych galach. Ja bardzo żałuję, że nie zrobiłem screena tego zdjęcia na Instagramie właśnie, który sędzia Matek udostępnił u siebie, że kiedy wygrywasz przytul swojego sędziego, bo to wyglądało naprawdę przekomicznie. Co ciekawe, Justin Joy też już go mógł przypiąć, ale on przy dwóch go podniósł, nie wiem czy pamiętasz. Tak. Więc tutaj no ta pycha, ta arogancja została po prostu należycie ukarana, ale w sumie szczerze mówiąc cieszę się, że polski list wygrał, bo to oznacza, że Justin Joy nie będzie szedł po mistrzostwo PTW. Moim zdaniem Justin Joy jest zrobionym fajnym healem tutaj w PTW, chociaż no brakuje mu trochę mu brakuje, ale to niedługo myślę, że będzie coraz to lepiej szło. Bo Justin Joy to jest taka kontrowersyjna dość postać, że on próbuje być healem, ale i tak go ludzie lubią, więc ciężko mu jest się przebić. Zgadza się. No to co? No to coś chciałeś powiedzieć jeszcze? Tak, no chciałem przejść dalej do następnej walki, ale tak samo jak przerwano nam
Ja przerwałem to raz tobie, tak samo następną walkę przerwał Książę Nemo, Bydgoszczy. Książę Bydgoszczy, tak, który ponownie pojawił się na kolejnej gali przy Nieucieszę fanów, promując Bydgoszcz. Opowiadał, że no, Kraków był stolicą Polski, jednak na to nie zasługuje, że to Bydgoszcz powinien być tym centrum Polski, centrum Europy, nawet centrum wszechświata, bo jest piękny, zielony, niezanieczyszczony. Tak, czysty, czysty. No, spotkał się ze standardową, już można powiedzieć, reakcją oglądających. Było słychać skandowanie klasyczne, wracaj do Bydgoszczy. Przyznać, że to ja zacząłem. Tak, tak, tak. To prawda, to prawda. Słyszałem to, siedziałeś obok mnie. No i nie wiadomo, chyba wrócił do Bydgoszczy. Chyba ktoś wrócił. Jeszcze pytał o Arciego Czajkę. Właśnie, ciekawe co z Archim, bo tak naprawdę Arciego Czajki już bardzo dawno nie ma. On miał ten beef z Remo, wygrał z nim. No i tak naprawdę po Archim słuch zaginął. Dawno już go nie było w Kingwin Prime Time Wrestling. Myślisz, że coś Remo mu zrobił? Myślę, że pojechał do Bydgoszczy taksówką i już nie wrócił. O nie. No to możemy już Arciego nie zobaczyć. Oby nie, oby nie. No ale co, Remo jak zwykle nie mógł dojść do słowa, został wygwizdany i sobie poszedł smutny. Natomiast dalej pojawił się nam Syriusz Dziedzic, który również chciał coś powiedzieć, udowodnić, że jest legendą polskiego pro-wrestlingu. Myślę, że jeżeli Syriusz dalej będzie robił to, jak teraz robi, to naprawdę będzie legendą, będzie miał legendarnie najwięcej przegranych, więc... Legenda to legenda, tak? Zmierzył się on z Robertem Starrem. Moim zdaniem był to bardzo trudny przeciwnik dla niego. Warto podkreślić, że Robert Starr był wcześniej mistrzem KPW, więc no jest to doświadczony i znany zawodnik, który też jest znany w Skandynawii. Tak, ciężki przeciwnik bardzo. 101 kilo w końcu. A, mało. Mało, mało, dokładnie. No ale Stallion Cutter w końcu wylądował na twarzy Syriusza Dziedzica. Smutne jest to, że jeszcze chyba Dziedzic nigdy nie wykonał krucjatusa. Tak się nazywa jego finisher. Jeszcze chyba go nie widziałem, chyba go jeszcze nie wykonał. A bardzo jestem ciekawy, jak on wygląda. Szczerze mówiąc. Tak, ale warto też wspomnieć, że Polish Stallion dopiero za którymś razem udało mu się wykonać Stallion Cuttera. Chyba dopiero za czwartym razem. Tak, tak, tak. Także Syriusz Dziedzic, no... Opierał się ładnie. Że przygotował się na pojedynek, wiedział co go czeka, wiedział jak Star przygotowuje się do tego ruchu kończącego, no i udało mu się kilka razy go uniknąć. Tak, tutaj bardzo ładnie akurat Syriusz Dziedzic przytomnie się zachowywał, dlatego uważam, że no z czasem będzie tylko lepiej. Chciałbym, powiem ci tak szczerze mówiąc, zobaczyć go. Mam nadzieję, że gdy będzie po prostu już mowa o pasie PTW, to chciałbym zobaczyć takie Fatal for You, coś takiego, albo jakieś takie małe Battle Royale, może o ten pas. Na pewno chciałbym zobaczyć Syriusza Dziedzica walczącego o niego i uważam, że gdyby Syriusz Dziedzic był pierwszym mistrzem PTW, to byłoby nie lada zaskoczenie. Na pewno, na pewno. Wiele osób byłoby zaskoczonych. Zdecydowanie są zawodnicy, którzy też mają większą popularność, większą renomę i no, na nich można by w pierwszej kolejności stawiać niż na takiego Syriusza Dziedzica. To na pewno byłaby czarna owca takiego turnieju. Warto podkreślić, że Syriusz Dziedzic ma teraz 18 lat, on jest mega młody, ale już taki, widać, że poszedł na siłownię, że jak go wszyscy wyzywali po rewolucji, żeby poszedł na siłownię, to faktycznie poszedł, bo ta jego sylwetka wygląda coraz lepiej i myślę, że za 2 lata tak. To już będzie potężny pro wrestler, z którym trzeba będzie się liczyć. Napinał muskuły, pokazywał, że wybrał się na tą siłownię, no jeszcze parę razy. Na tą siłownię się wybierze i kto wie, ja chyba możemy mieć... Ja chyba przestanę buczyć wtedy. Dobra, przechodzimy teraz płynnie do kolejnego pojedynku, czyli Sinister ze Starboyem Nano Lopezem. Jest to bardzo smutny pojedynek, ponieważ Sinister już klepał i myślę, że przez ten pojedynek sędzia Severin bardzo dużo stracił w oczach ludzi. Mhm. Tak, to był też pierwszy w polskim pro wrestlingu submission match, czyli dokładnie. Odklepanie tutaj do trzech nie istnieje. Jedyny sposób na zwycięstwo to było albo odklepać po jakiejś dźwigni, po jakimś holdzie,
Przypięcie do trzech, bo powiedziałeś odklepanie do trzech. Przypięcie do trzech, tak, przepraszam. Lub po prostu przeciwnik musi odpłynąć. Dokładnie. No i tutaj warto wspomnieć, że sędzia, że już była mowa o krześle, było wręcz krzesło podjęte. Sinister chciał uderzyć Starboya Nano Lopeza krzesłem, on się uchylił, zabrał mu to krzesło, Starboy chciał mu oddać tym krzesłem, a tu sędzia Serweryn podszedł, zabrał mu i mówi you are better than that, więc to ale też... Też słusznie, bo wtedy była dyskwalifikacja, tak, nie był to pojedynek bez dyskwalifikacji, więc... Więc Starboy wtedy, no tak trochę podpuszczony, można powiedzieć, przed Sinistera, poległby w tej walce. No ale wiesz, tak naprawdę Starboyowi chodziło o to, żeby go jak najbardziej potłuc za te wszystkie ataki, za te wszystkie, wiesz, wejścia mu w trakcie walk. Mm-hmm. Więc myślę, żeby odebrał swoje, ale masz rację, że tutaj Starboy wygrywając, co się niestety nie stało. Mimo tego, że Starboy Nano Lopez zafundował mu Last Flight to Spain, no to jednak Sinister próbował rozwiązać narożnik. Sędzia Serwer zauważył to i chciał go po prostu zawiązać. Wtedy Starboy poddał Sinistera, bo Sinister już klepał. To było widać na mojej relacji na Instagramie. Oczywiście zachęcam wam bardzo serdecznie do followowania Instagrama, ponieważ zawsze z każdej gali coś tam się pojawia. No i co? No i niestety sędzia Severin tego nie widział. Wtedy powinien wlecieć sędzia Matek i to uznać, no ale niestety tak się nie stało. Sędzia Severin nadal wiązał ten narożnik, tak trochę nieudolnie mu to szło. Wtedy po prostu najzwyczajniej w świecie Sinister wyciągnął już matkę z chloroformem i uśpił Starboya Nano Lopeza, poddając go dźwigniom, coś w stylu Hell's Gate, tak mi się wydaje. No i po prostu Starboy przegrał to. Tak, widać było bezwładną rękę, gdy sędzia Severin już, gdy sędziemu udało się już zawiązać narożnik, to podbiegł do zapaśników i Starboy był po prostu nieprzytomny. A też trochę obawiałem się po walce, czy Sinister nie przesadził trochę z tym chloroformem, bo Nano Lopez dosyć długo leżał na ringu i dopiero dwóch ochroniarzy, dwóch pomocników po jakimś czasie ocuciło go i trzeba było go wynosić w dwójkę po prostu z ringu. Tak, tak, tak. Że też to była dosyć niebezpieczna zagrywka ze strony Sinistera. Ale mam informację, że Starboy żyje, że wszystko jest w porządku, że tam żadnych problemów ze zdrowiem nie było, więc on tyle fajnie. Też wydaje mi się, że Starboy Nano Lopez wygrywa dużo u publiczności tymi okularami i tą interakcją z dziećmi. Tak, tak. No, widownia bardzo go lubi. No, to jest ulubieniec. No i jeżeli mówimy o ulubieńcach, to należy przejść tutaj do Marcelito Budzianowskiego, który chciał stawić czoło potężnemu Mike'owi DiVecchio, czy DiVecchio, już nie wiem jak się to czyta, belgijskiej maszynie wojennej, co nie skończyło się dla niego dobrze, ponieważ Mike DiVecchio miał walczyć z Krampusem, Krampus doznał kontuzji, więc tylko Marcelito się podjął tego wyzwania. Tylko, że to wyglądało jakby starszy brat rzucał młodszym bratem po prostu i to takim mega, mega młodszym, bo tutaj różnica kilogramów to było ponad 50 kilo, czy tam 40 kilogramów chyba, bo Marcelito 60, Mike około 105 chyba. 112 chyba nawet. 112 nawet, więc ponad tutaj... Ponad 110. Tutaj była dość duża różnica wagi, i też wiemy dobrze jak Mike wygląda, to jest potężnie zbudowany facet. No i to wiemy jest jak bestia, wygląda. To jest po prostu bestia. Dokładnie tak. Wiemy jak wygląda Marcelito. Marcelito nie wygląda jak bestia niestety. Chociaż chciałem tutaj pochwalić Marcelito, bo nie przestraszył się go. Pierwszy zaatakował, dość fajnie to wyszło. Mało tego, było już wykonywany Satellite DDD. Czyli finisher Marcelito, było już wykonywane, ale Mike to przechwycił i po prostu jak nim rzucił, to rzucił po prostu. Tak jest, rzucił nim je raz, potem na końcu, jeśli dobrze pamiętam, wykonał powerbomba. Tak, i tak. Już było po Marcelito, ale trzeba przyznać Marcelito oklaski, że podjął wyzwanie, jak pan Pawłowski tak jak go zapowiadał, jest to chłopak z jajami. Jest to chłopak z jajami, wielu
większych od niego na pewno miałoby wątpliwości do wyjścia, też takiego nagłego wyjścia, nie bez przygotowania do walki z kimś takim jak Mike DiVecchio. A on podjął wyzwanie, nie bał się, kilka razy zaatakował, więc nie poległ na darmo. Też tak uważam. Smutne jest tylko to, że walka trwała krócej niż wejście Marcelito, więc to jest tylko... No niestety, ale to było do przewidzenia. To było do przewidzenia. A tak swoją drogą, skoro już mówimy o Marcelito, co sądzisz o tak teamie The Bright Lights, który stworzył z Iskrą, czyli z Karolem Iskrą Górskim? Czy to dobry ruch? Na Undergroundzie 6 powiem ci, że bardzo podobała mi się walka właśnie The Bright Lights kontra Pure Gold. Bardzo dobre tempo Iskry i Marcelito. Też świetne wykonanie ruchów, głównie takich szybkich, takich tak zwanych high fly. Mhm, tak, to oboje są high flyerami. Tak, jasne. I no ten tag team wydaje mi się, że ma potencjał. Ja tutaj akurat się z tobą troszkę nie zgodzę. Ja uważam, że to był średni ruch, dlatego że oboje w rankingu są najniżej. Chcieli tutaj udowodnić, że razem mogą stanowić trochę więcej, no ale przegrali z Pure Gold. Wiadomo, że tam o włos przegrali, no ale jednak przegrali. I tutaj tak szczerze mówiąc nie wiem, czy ten tag team potrwa długo. Ale trzeba też przyznać, że Pure Gold, no jest to nie tyle tag team dobrych zawodników, ale też przyjaciół, tak? Więc partnerów. Partnerów, tag team partnerów, więc oni po prostu rozumieją się bez słów. Zawsze jak jakiś tag team powstaje, no wiesz, trzeba po prostu się dotrzeć. Tak, trzeba. No ale się dotrzeć. Trzeba się dotrzeć. Pure Gold się dobrze dotarło. Myślę, że bardzo dobrze. Przykład Axela Foxa pokazuje, że no mimo tego, że na początku jedynie porażki padały na jego konto, w końcu się przełamał. Teraz jest na fali. Wygrał z Tyriusem Dziedzicem, wygrał z Justinem Joyem, też potężnym zawodnikiem, więc według mnie trzeba The Bright Lights dać trochę czasu. Muszą poznać siebie, muszą złapać swój rytm, złapać swój styl. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie można ich skreślać od razu na początku. Ale skoro już wspomnieliśmy o Pure Gold, no to trzeba przejść do walki Pure Gold kontra Disco Pablo i uwaga, tajemniczy zawodnik, czyli uwaga... Drum rolls. Diana Strong, więc tutaj ja ogólnie jak zobaczyłem Dianę Strong, jak usłyszałem jej muzykę, to po prostu no zgłupiałem, mówię jak to, halo, że jak to, że wydaje mi się, że wcześniej czegoś takiego, takich mix meczy w ten sposób nie było wcześniej, czyli dwóch facetów kontra facet i dziewczyna, wiem, że były mix mecze na zasadzie facet i kobieta kontra facet i kobieta, natomiast no tak, takiego czegoś jeszcze nie było, co najlepsze, prawie by wygrali z nimi, więc Disco Pablo i Diana Strong, no praktycznie wygrali. Można tutaj śmiało powiedzieć, że Diana też bardzo ładnie sobie radziła. Te slamy, które wykonywała na Gabrielu i na Viku Goldenie. Ten slam na końcu, gdzie podniosła Disco Pablo i jego rzuciła na nich. Więc tutaj ona udowodniła tym, że Diana Strong jest naprawdę strong, więc tutaj naprawdę szapoba. Szło już koniec imprezy, aż tu nagle Victor Longman. Znowu. Tak, po raz kolejny interwencja Wiktora Longmana, po raz kolejny w walce Disco Pablo. Ja nie wiem, kim on jest. No nie wiem, co z tego będzie. Nie wiem, kim on jest, ale... Czego on chce? Ja liczyłem... I czemu akurat uwziął się na Disco Pablo? Dokładnie. Najlepsze jest to, że ja liczyłem, że on tym razem już naprawdę zadebiutuje, że będzie jakaś walka i tak dalej, ale nie, on po prostu wchodzi, robi tą swoją F5 i wychodzi. I zostawia wizytówkę oczywiście. I zostawia wizytówkę, tak. Kiedy w końcu ktoś do niego zadzwoni? Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, bo to już nie pierwszy raz, gdy zaatakował akurat Disco Pablo. Ja uważam, że na Undergroundzie zostanie że pójdzie wyzwanie, ponieważ no raz można, drugi raz, ale trzeci raz i to jeszcze w tak ważnej walce, no bo warto wspomnieć, że na ceremonii podpisania kontraktów Gabriel Queen i Vic Golden rzucili Disco Pablem o stół i złamali ten stół, więc no tutaj już Disco Pablo się po prostu mega na nich zdenerwował i chciał rozwiązać to, no i znowu Victor Longman. Ja na początku myślałem, że Victor Longman jest wszędzie tam, gdzie Jacob Crane, no ale jednak nie.
Tak, jednak nie. No ja też jeszcze trzeba przyznać, nie wiem, ja takie wrażenie osobiste odniosłem, że właśnie w tej walce Pure Gold kontra Disco Pablo i Diana Strong cała publiczność po prostu była taka najżywsza, najgłośniejsze oklaski, najgłośniejsze wiwaty były w tej walce. To prawda, tutaj muszę się zgodzić. W każdej praktycznie akcji, czy to Disco Pablo, czy to Diana Strong, po prostu no nie dało się nic słyszeć. Wszyscy krzyczeli, wszyscy klaskali, wszyscy dopingowali. Tak, tutaj publiczka naprawdę była żywa. No, Diana Strong też dość spore emocje tutaj potrafi wydobyć z publiki. Tak samo było na Undergroundzie 6, więc tutaj też dość głośno była publika. No i do tego też Gabriel Queen i Vic Golden. Ja myślę, że to była po prostu świetna drużynowa walka. Naprawdę super gwiazdy. No i po prostu szkoda interwencji Victoria Longmana. To, co się zdziwiłem, to nikt z Paki nie pomógł Disco Pablo. Tutaj się mega zdziwiłem, że nikt nie zainterweniował. No ale finalnie Diana Strong wygrała z Victoriem Longmanem. Tak, no zawsze można powiedzieć, że Taras po prostu szykował się do walki z Bad Bonesem. Nie był obecny, a Boro? No wiem, Boro może jeszcze odpoczywa po tym, jak po poprzedniej walce z Undergrounda 6. Tak, kiedy to przegrał z Bad Bonesem. No, ja widziałem Boro, jak robił zdjęcia, co prawda, więc... Aha. Więc może nie chciał aparatu może uszkodzić. Nie spodziewał się, że tutaj pojawi się Longman. Okej. Okay. Nie zdążył się czas pojawić. Czas trochę nas goni, już mówimy 20 minut, a jesteśmy dopiero w połowie mniej więcej. Teraz powiemy sobie o tym, co się stało po tej walce, czyli... Dawid Puncher i... Top Gun Samson. Top Gun Samson. Ale zanim tak. to nastąpiło, pan Pawłowski zapowiedział, że jest tutaj ktoś ze świata Rykonu, czyli Aaron Wake, nasz pokemonowy wrestler, który po prostu chciał się wypowiedzieć i został skontuzjowany na Undergroundzie 6 przez Dawida Panchera Senko, więc bardzo mu kibicował. No i pojawiła się walka, czyli Puncher kontra Top Gun. Nie wiem, czy Aaron Way właśnie kibicował Puncherowi. Nie. Samsonowi. Tak, przepraszam, musiałem się przejęzyczyć. Do tego jeszcze Puncher potargał mangę jednej z fanek wrestlingu, którą kojarzę z każdego Undergrounda praktycznie, więc... Mocno nabijał się po prostu z uczestników konwentu. Ale uwaga, tutaj taki smaczek ode mnie, że on mówił, żeby ludzie oglądali polskie, a nie chińskie bajki, gdzie później po walce widziałem jego relację na Instagramie, jak ogląda misia uszatka. To było przecudowne. Czyli jest po prostu... No nie jest oszustem. Nie jest oszustem. Nie wraca do domu, nie ogląda chińskich bajek, tylko dobre polskie bajki oryginalne. Tylko misia uszatka. No i tutaj warto powiedzieć, że walczył z Top Gun Samsonem, walka była bardzo wyrównana, to w ogóle Samson mnie mega zaskoczył swoimi saltami z trzeciej liny, które wykonywał, tak. Bo przy takiej bardzo masie nie spodziewałem się. Dokładnie. Bardzo spektakularne. No niestety to ostatni atak z trzeciej liny mu się nie udał, Puncher trafił go wylewem i... No i było po walce. Dokładnie. Ale trzeba przyznać, że Top Gun Samson naprawdę sama ksywka zobowiązuje. Latał bardzo wysoko, bardzo, bardzo pięknie po ringu. Też tutaj warto wspomnieć, że Samson już próbował robić fly high, ale no tutaj Puncher bardzo ładnie się z tego wyślizgnął i no i po prostu wyszło jak wyszło, tak? Wyszedł wylew z tego. No i co? Na samym końcu Puncher chciał dopiec jeszcze Samsonowi, Aaronowi Wake'owi. Podszedł do jakiejś dziewczyny, obok której siedział Aaron Wake. Coś tam powiedział na anime i na jakieś tam inne chińskie bajki. Prowokował. No, dokładnie, prowokował. No i zdenerwował się Aaron Wake i wykonał piękne kolano na twarz. Tak, myślę, że Puncher się nie spodziewał takiej reakcji od Aarona Wake'a. No, on czuł się po prostu jak u siebie. On był wśród swoich. Także mimo tej kontuzji poczuł moc, poczuł siłę i no nie dał sobą po prostu pomiatać. Dokładnie tak. I po prostu przegonił Punchera, co się jeszcze nie wydarzyło, bo warto tutaj wspomnieć, że Puncher jest praktycznie niepokonany, oprócz walki tag teamowej, którą walczył z Syriuszem Dziedzicem i Sinisterem kontra Paka, więc... Ja myślę, że to jest kandydat do pasa, a skoro już mowa o kandydatach do pasa, no to przechodzimy do walki wieczoru, czyli Bad Bones, który walczy z Tarasem. W końcu doczekaliśmy się tej walki. Dokładnie, tutaj historia była bardzo długa, Bad Bones uwziął się na pakę, pokonał najpierw Disco Pablo, później pokonał Bora,
No i teraz pokonał Tarasa. Walka była bardzo dobra, wyrównana, no ale okazało się, że jednak Flying Elbow Drop wygrał z Jidą. Teraz nie wykonał swojego finishera, a Bad Bones tak. Warto tutaj wspomnieć, że Bad Bones wygrał w czysty sposób, więc po prostu pokonał Tarasa. Ale to, co się stało po walce, było ciekawe. Tak, Bad Bones już, no już można powiedzieć w swojej tak jakby... klasyczny sposób po raz kolejny sięgnął po krzesło, tym razem no prawie mu się udało, najpierw powalił pana Pawłowskiego. Ja myślę, że właśnie trzeba tutaj powiedzieć, że on najzwyczajniej w świecie chciał zrzucić ze stołka pana Pawłowskiego, hehe. Mu się udało, no i wziął to krzesło, zamachnął się na Tarasa, ale Taras zrobił unik i Bad Bones w konsekwencji walnął w linę i krzesło odbiło się na jego głowę, więc nie wyszedł ten atak, dokładnie. Jeszcze chciałem a propos tej walki wspomnieć o jednej ciekawej rzeczy i a propos Bad Bonesa, ponieważ w pierwszym rzędzie, nie wiem czy zauważyłeś, była taka cosplayerka, która do każdego wrestlera tak uwodzicielsko wstawała, tak pokazywała tą rękę i tak dalej, no i jakby każdy wrestler ją albo unikał, albo się jakoś tak uśmiechał, a Bad Bones do niej podszedł i po prostu pokazał jej swoje więc to było mega i chyba wtedy po raz pierwszy ona poczuła się zgaszona, ale dobrze, że to już była walka wieczoru, bo już by pewnie nie wstawała. No myślę, że przy następnej walce no, miałaby już wątpliwości, czy też próbować tutaj zdjęcie sobie zrobić, czy zaczepić wrestlera. No i też tutaj ciekawa sprawa, że Taras wszedł z piosenką z Naruto, co też było na moim Instagramie, jaki kraj, taki Naruto, więc zachęcam do followowania następnym razem. Chciał tak, tutaj ludziom się to podobało, ludziom się to oczywiście, podobało. Oczywiście, Fighting Dreamers, tak się nazywała ta piosenka. No i tyle, tak się zakończyła ta gala. W trochę ciekawy sposób, ponieważ myślałem, że Taras nadal będzie niepokonany i będzie walczył o pas w konsekwencji właśnie z Puncherem. Teraz jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Czy w ogóle ten pas będzie? Właśnie, poruszmy temat pasa PTW. Imar, jak myślisz, gdyby był tutaj ten pas, to kiedy by on powstał? Myślisz, że to jeszcze będzie w tym roku? Wiesz co, mam taką cichą nadzieję, że jeszcze w tym roku zobaczymy jakąś dużą galę PTW na arenie i... mam cichą nadzieję naprawdę na to, że ten pas się pojawi i o ten pas moim takim może nie marzenie to zbyt dużo powiedziane, ale chciałbym, żeby jakiś turniej po prostu do zdobycia tego pasa. Ja typu, również bym tak chciał. Tak, typu na przykład po czterech, czy po czterech zapaśników z obu stron. No i przez następne undergroundy takie walki mogłyby się pojawiać, a na tym już dużej, na tej dużej gali pay-per-view dwóch zwycięzców, walka wieczoru, zaprezentowanie pasa, jedziemy. Ja też mam taką prośbę tutaj teraz do wszystkich, którzy nas oglądają, a właściwie bardziej słuchają, bo jest to forma podcastu, abyście na następnego Undergrounda, który prawdopodobnie odbędzie się 28 sierpnia, nie jest to potwierdzona informacja, tylko nasza spekulacja, przygotowali plakaty We Want PTW Champion. To jest taka moja prośba ode mnie, żeby po prostu pan Pawłowski to widział, że chcemy po prostu tego mistrza. Właśnie, skoro już tutaj zaczęliśmy o Undergroundzie, że naszym zdaniem 28 sierpnia będzie kolejny Underground, bo zawsze jest to ostatnia niedziela miesiąca. Wydaje mi się, że we wrześniu również będzie Underground 25. W październiku też wydaje mi się, że jeszcze będzie 30 Underground, ale w listopadzie tego 27 już może się pojawić jakaś duża gala. Albo ewentualnie z dużą galą już będą czekali do świąt. Co o tym sądzisz, Imar? Czy to raczej grudzień, czy listopad? Myślę, że listopad czy grudzień, no to jest taki naturalny odstęp pomiędzy tą wyjazdową galą tutaj na Ryukonie w Krakowie, na Tauron Arenie. No i też przez te kilka undergroundów można by zbudować jakieś storyline, czy jakieś feudy z zawodnikami, żeby można je potem rozwiązać na tej większej gali. Więc ja też tutaj, no zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie. Wydaje mi się, że ten listopad, no bo w grudniu jest już Boże Narodzenie 25, prawda? Więc tutaj tak. Raczej gali nie będzie. Chociaż nie wiadomo,
Dobra, nasi szanowni widzowie, słuchacze, poruszymy jeszcze temat dwóch wrestlerów, których bardzo byśmy chcieli zobaczyć jeszcze raz w PTW. Ode mnie to jest oczywiście Taxi Złotuwa. Uważam, że hashtag Free Złotuwa, on robił bardzo dobre show, był bardzo dobrym healem. No i oczywiście marzy nam się tutaj chyba wspólnie, Imar też mi powie, potwierdzi, Senza Volto po raz kolejny. No moim zdaniem jego show było piękne. Senza Volto naprawdę świetną walkę przygotował, zaprezentował z Justinem Joyem na Undergroundzie 6. Widać, że gościu po prostu ma to coś w sobie, potrafi walczyć, też nie boi się wyzwań. Nawiązuje tutaj do ataku Justina Joya, gdzie wrzucił po prostu Senza Volto w cały rząd krzeseł. Jest to na pewno doświadczony gościu, chociaż jest młody, ale bardzo chciałbym go jeszcze zobaczyć. No nie ukrywam, że ja bardzo lubię luchadorów, zapaśników z maską, ale naprawdę Senza Volto duże wrażenie na mnie zrobił. Na mnie również. Do tego warto wspomnieć, że to jest taki naprawdę potężny luchador i tutaj no, mega się dobrze prezentował, mega był sprawny. Warto wspomnieć, że walczył z Justinem Joyem mimo kontuzji ręki, ale i tak dali takie piękne show, że naprawdę chciałbym go zobaczyć po raz kolejny. No i co, to by było na tyle, jeżeli chodzi o omówienie naszej gali tak na bieżąco w miarę, czyli PTWX Ryukon. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na kanale, kliknięcia w dzwoneczek, zostawienia łapki w górę, napisania nam w komentarzu, która walka Wam się najbardziej podobała i co sądzicie o takiej naszej formie podcastowej. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie. Oczywiście będziemy na kanale częściej robić po każdej gali praktycznie PTW takie podcasty. Będziemy również robić wywiady z zawodnikami, także bardzo Was serdecznie zapraszamy. Na dzisiaj to by było na tyle. Mówił dla Was Imar. Do widzenia. Oraz Resiwny. Cześć.